Związek Ewolucjonistów Wolności to nazwa młodzieżowej organizacji antykomunistycznej założonej w 1951 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Początkowo nosiła nazwę Świt, a dopiero później zmieniono ją na zew. Członkami byli licealiści i uczniowie technikum handlowego. Pod koniec czerwca 1952 roku wzięli udział w próbie wykolejenia pociągu Mitropa relacji Berlin-Moskwa, przewożącego oficerów i dyplomatów radzieckich. Akcja nie powiodła się, jednak Miejscowy Urząd Bezpieczeństwa zatrzymał 34 członków organizacji. Jednym z nich był Marian Dąbrowski. W lutym 1953 roku został osądzony i skazany na karę 7 lat więzienia. Wyrok odbywał na Zamku Lubelskim oraz w Jaworznie. Wyszedł na wolność na podstawie amnestii w lipcu 1954 roku. W koniec życia porucznik Dąbrowski uhonorowany został Orderem Krzyża Niepodległości, część jego pamięci.